będziemy mogli się dzisiaj razem pochylić nad Ewangelią według świętego Jana. Pozwolę sobie usiąść, bo tak mi zamontowali mikrofon. Można go wyjąć i wstać, ale nie ma też takiej potrzeby. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba będzie słychać, mam nadzieję. Temat, który chciałbym Państwu przedstawić, można ująć pytaniem, jak świętował Pan Jezus. Był też wyznawcą pewnej religii, był praktykującym Żydem, więc każda religia posiada pewne praktyki, posiada pewne święte czasy, które określają życie jej wyznawców. Tak właśnie miało to miejsce też w życiu tutaj ziemskim Jezusa z Nazaretu. Myślę, że takim kontekstem dla naszych rozważań będzie lektura Ewangelii według świętego Jana, czwartej Ewangelii. I ona w zasadzie jest oparta, kiedy będziemy przeglądać, czytać tę Ewangelię, bardzo łatwo dostrzeżemy, że ewangelista zbudował ją w oparciu o schemat religijnych świąt żydowskich. Co kilka rozdziałów pojawi się jak refren, taka fraza, było święto. Było święto Paschy, było święto namiotów, było święto odnowienia świątyni, było święto żydowskie w piątym rozdziale. I te święta, które budują strukturę Ewangelii według świętego Jana, one sytuują nas od razu w kontekście judaizmu końca epoki drugiej świątyni, czyli właśnie czasów Pana Jezusa, a jednocześnie, kiedy czytamy jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący Ewangelię, wierzący w Jezusa Chrystusa, czytamy z takim nastawieniem Ewangelię według świętego Jana, możemy odkryć, że te święta, czyli też cała praktyka religijna judaizmu końca epoki drugiej świątyni, wypełnia się, zyskuje nowe znaczenie nadane właśnie przez Chrystusa. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że czwarty ewangelista, święty Jan apostoł, umiłowany uczeń Chrystusa, w swojej Ewangelii zostawia nam bardzo wyraźne znaki, bardzo wyraźne klucze do jej interpretacji. Myślę, że najpierw warto zauważyć to, o czym wspomina pod koniec swojej Ewangelii, na końcu 20 rozdziału, kiedy pisze: wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jest to podstawowy klucz interpretacyjny czwartej Ewangelii. Jest ona zapisana, znaki Jezusa zostały zebrane po to, aby z jednej strony przekazać prawdę, zbawczą prawdę, objawienie Jezusa Chrystusa, z drugiej strony umocnić w wierze tych, którzy już tę prawdę przyjęli. I w tym samym fragmencie wspomina ewangelista już takie ważną rzecz, którą nazywa znakiem. Znaki są drugim ważnym kluczem interpretacyjnym w tej Ewangelii. Kiedy będziemy ją uważnie czytać, znowu zobaczymy, że co kilka rozdziałów pojawia się to słowo, pojawia się znak. Pierwszy znak uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie, mówi ewangelista na końcu drugiego rozdziału. I później kolejne znaki objawiają nam kolejne fragmenty prawdy o Jezusie posłanym przez Ojca. Tych znaków będzie 7.
a ostatecznym znakiem będzie znak wywyższonego Chrystusa na krzyżu, znak ósmy, znak dopełniający objawienie tego, który został przez Ojca posłany. I trzeci klucz, czy trzecia seria kluczy, to są właśnie święta. Święta żydowskie, które się pojawiają w czwartej Ewangelii. Najpierw zastanówmy się może, dlaczego te święta wspominane w Ewangelii są ważne. Po pierwsze, dlatego, że one porządkują chronologię życia Chrystusa przedstawioną w czwartej Ewangelii. Ewangeliści synoptyczni, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, wspominają o tym, że cała działalność publiczna Jezusa Chrystusa zamknęła się w ciągu jednego roku. Tymczasem ewangelista święty Jan mówi o trzech świętach Paschy, które przypadały w czasie publicznej działalności Jezusa. Jest to Pascha w drugim rozdziale, w rozdziale szóstym i ta ostatnia Pascha, Pascha ukrzyżowania i zmartwychwstania, opisana od końca rozdziału jedenastego. Więc daje nam to czas ponad 2 lat, żeby te trzy święta Paschy się zmieściły. Jest to czas o wiele dłuższy i bibliści są zgodni co do tego, że ta chronologia Janowa jest o wiele bardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o życie ziemskie, działalność publiczną Jezusa Chrystusa. Więc święta są ważne dlatego, że dają nam plany czasowe, porządkują chronologię życia Chrystusa. Po drugie, patrząc już poza horyzont samej Ewangelii, widzimy, że święta w każdej religii kształtują tożsamość religijną jej wyznawców. Każdy z tych świąt posiada pewne znaczenie, odwołuje się, przynajmniej w religiach abrahamowych, do wydarzeń zbawczych, do interwencji Boga w dzieje narodu, w dzieje wyznawców i przekazuje bardziej uniwersalne przesłanie, znaczenie teologiczne czy znaczenie zbawcze. W ten sposób kształtuje się tożsamość religijna wyznawców tej religii. Kiedy spojrzymy na chociażby na nasze własne doświadczenie, wiemy, jak bardzo głęboko nasze życie, zarówno religijne, jak i życie społeczne, jest kształtowane przez rytm świąt chrześcijańskich, katolickich. Mamy Boże Narodzenie, mamy Wielkanoc, mamy inne pomniejsze święta i one dają nam pewne takie bezpieczeństwo. One też kształtują życie społeczne, mają wpływ na to, kiedy idziemy do pracy, a kiedy nie idziemy do pracy i można trochę dłużej pospać. I też każde z tych świąt, oprócz tego, że posiada znaczenie ściśle religijne, Boże Narodzenie, pamiątka wcielenia, Wielkanoc to jest pamiątka odkupienia, każdy z tych świąt w takim wymiarze społecznym zaczyna też żyć własnym życiem. Myślę, że widać to szczególnie teraz, kiedy Europa się laicyzuje i mamy już bardziej święta choinkowe i święta zajączkowe. Jednak te święta choinkowe i zajączkowe są nie do zrozumienia, jeżeli się nie sięgnie do religijnych ich korzeni. Także święta mają też ten charakter zarówno religijny, jak i społeczny. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, Jezus był praktykującym Żydem, praktykującym wyznawcą judaizmu. I był, tutaj pojawia się pewna trudność, ponieważ judaizm, jaki dzisiaj znamy, judaizm rabiniczny, ten, którego wyznawców dzisiaj możemy spotykać, czy w Izraelu, czy poza Izraelem, to judaizm, który kształtuje się po zburzeniu świątyni, po roku 70 po Chrystusie. To było naprawdę trzęsienie ziemi, tsunami i uderzenie meteorytu razem wzięte dla tradycji Izraela. Oto zniknęło miejsce kultu prawdziwego Boga i do tej pory nie zostało odbudowane.
to trochę tak, jakby nagle w Kościele katolickim z dnia na dzień zniknęła możliwość sprawowania sakramentów. Chrztu, bierzmowania, Eucharystii, pokuty, nie udzielano by święceń, nie błogosławiono by małżeństw, nie namaszczano by chorych. Nagle te wszystkie znaki sakramentalne przestają istnieć. Coś, co jest normalną, zwyczajną, codzienną praktyką, jest już więcej niemożliwe. Co trzeba zrobić? Trzeba wynaleźć religię na nowo, żeby zachować swoją tożsamość. Judaizm rabiniczny, ten, który dzisiaj znamy, którego wyznawcy do dzisiaj żyją pośród nas, to jest judaizm, który tworzy się po zburzeniu świątyni, po tym tsunami, trzęsieniu ziemi, meteorycie. I trzeba pamiętać, że on tworzy się od II do VI, VII wieku. Wtedy powstaje Miszna, wtedy powstaje Talmud. I kontekstem powstawania tego judaizmu jest również rosnące w siłę i w popularność chrześcijaństwo, które o sobie mówi, że jest wypełnieniem starego judaizmu. Więc z konieczności w tym judaizmie rabinicznym, który jest młodszym bratem chrześcijaństwa, znajdziemy bardzo wiele wątków polemicznych w stosunku do kształtującego się równolegle chrześcijaństwa. Także nie możemy w bardzo łatwy sposób przenieść tego doświadczenia świąt żydowskich, tego sposobu, w jaki dzisiaj są rozumiane i sprawowane, na czas Chrystusa. Bo judaizm czasów Chrystusa to był judaizm jeszcze bardzo silnie związany z jerozolimską świątynią. Judaizm, który zniknął razem ze zburzeniem świątyni. Dlatego też pojawia się tutaj duża trudność. Trzeba sięgać do bardzo skąpych źródeł na temat tego, jak wyglądał judaizm przed zburzeniem świątyni. Ten judaizm, zwłaszcza palestyński judaizm, judejski, którego wyznawcą był Jezus z Nazaretu. O wiele większe źródła mamy na temat innych prądów judaistycznych tamtego czasu, judaizmu w diasporze, judaizmu w rozproszeniu. Natomiast bardzo niewiele źródeł mamy i często są to źródła bardzo hipotetyczne w literaturze, późniejszej literaturze żydowskiej, dotyczących judaizmu okresu II Świątyni, judaizmu wyznawanego przez Jezusa z Nazaretu. Ważne, żeby zrozumieć to, dlaczego ewangelista święty Jan buduje swoją Ewangelię na schemacie żydowskich świąt, warto zobaczyć najpierw, do jakich świąt się odwołuje. Wspomniałem już, że najpierw odwołuje się do święta Paschy. Ta Pascha pojawia się na kartach czwartej Ewangelii trzykrotnie. Najpierw w rozdziale drugim zbliża się święto Paschy i Jezus mówi o oczyszczeniu świątyni. Jezus już wtedy, w czwartej Ewangelii, wypędza przekupniów ze świątyni, oczyszcza świątynię. Drugi raz święto Paschy pojawi się w rozdziale szóstym Ewangelii według świętego Jana i to jest kontekst znaku rozmnożenia chleba i ryb, nakarmienia tłumów na pustkowiu. I po raz trzeci święto Paschy pojawia się pod koniec Ewangelii, wspominane jest od rozdziału 11, wiersza 55. To jest Pascha, podczas której Jezus zostaje ukrzyżowany, umiera i zmartwychwstaje. Kolejne święto, jakie jest wspomniane w czwartej Ewangelii, to jest święto namiotów. W tradycji polskiej zwane często świętem kuczek, po hebrajsku sukkot, czyli święto szałasów. Jest to święto jesienne, wrześniowe, które upamiętnia wędrówkę i pobyt ludu wybranego na pustyni. Czyli mamy już drugie święto związane z wydarzeniami opisywanymi w
pięciu księgów, w Księdze Wyjścia i w późniejszych księgach, to jest wydarzenie założycielskie ludu wybranego Starego Przymierza. Wyjście z Egiptu, Egzodus, wędrówka po pustyni i dar prawa. Zawarcie przymierza na Synaj, przymierza między Bogiem a Jego wybranym ludem. I święto namiotów, święto Sukkot pojawia się jako kontekst tego wszystkiego, co jest opisane od rozdziału 7 do połowy rozdziału 10 Ewangelii Świętego Jana, do wiersza 21 w rozdziale 10. Kiedy spojrzymy do tego tekstu, zobaczymy, że dzieją się tam bardzo, bardzo ostre polemiki. Żydzi wchodzą w bardzo ostre dyskusje, dyskusje teologiczne z Jezusem. Właśnie cały czas w kontekście tego święta namiotu. Kolejne święto wspomniane na kartach tej Ewangelii to święto Chanuki, święto poświęcenia czy odnowienia świątyni. Jest to najmłodsze z żydowskich świąt obchodzonych w tamtym czasie. Związane jest z wydarzeniami opisanymi w księgach machabejskich. Kiedy to Juda Machabeusz odnawia po zdobyciu, odbiciu świątyni, odbiciu Jerozolimy, odnawia kult, oczyszcza świątynię i jak to pisze autor ksiąg machabejskich, dokonuje się cud, aby mógł zapala Juda Machabeusz święty świecznik, ale okazuje się, że jest dobrej oliwy w świeczniku wystarczy jedynie na jeden dzień. Zanim kapłani przygotują więcej tej oliwy oczyszczonej, zdatnej do kultu świątynnego, musi minąć tydzień. I okazuje się, że zdarza się cud. Porcja, jednodniowa porcja oczyszczonej oliwy wystarcza na to, żeby świecznik płonął przez 8 dni, póki kapłani nie oczyszczą oliwy, tak by była zdatna do kultu. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzi się święto poświęcenia świątyni, święto odnowienia świątyni, odnowienia kultu. To wydarzenie miało miejsce w 146 roku przed Chrystusem. I od tego czasu jest obchodzone jako bardzo radosne święto. Jest to święto grudniowe. W takiej praktyce współczesnego judaizmu w Izraelu można je porównać troszkę do naszych takich tradycyjnych obchodów Bożego Narodzenia, gdzie jest dużo radości, dużo świateł. Dzieci dostają też różnego rodzaju podarunki. I to święto poświęcenia świątyni pojawia się w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 10, w 22 wierszu. I kolejne święto to święto, można powiedzieć, przypadające najczęściej, święto szabatu. Wielokrotnie Jezus działa w szabat. Wspomina o tym ewangelista święty Jan i myślę, że najwyraźniejszym fragmentem opisującym znaczenie szabatu i nowe znaczenie, jakie przypisuje mu Jezus, jest wspomnienie o szabacie w 5 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Chociaż szabat na początku nie jest wymieniony, ewangelista pisze tylko o tym, że było święto żydowskie. Jezus się udał do Jerozolimy. Dopiero później, po tym jak człowiek sparaliżowany został przez Jezusa uzdrowiony, ewangelista wspomina o tym, że tego dnia był szabat. Szabat to święto cotygodniowe. Szabat wspomina z jednej strony to, co jest związane z tajemnicą stworzenia. Według niektórych żydowskich tradycji szabat był jedną z 10 rzeczy istniejących przed stworzeniem świata. Nawet. Różnią się różne listy sporządzane przez różnych rabinów, natomiast szabat znajduje się na wszystkich listach przedmiotów, czy rzeczywistości istniejących przed stworzeniem świata. I szabat to był też znak, taka pieczęć przymierza, przestrzeganie szabatu.
odwoływało się z jednej strony do spoczynku Boga po dziele stworzenia, ale z drugiej strony praktykujący Żyd, który przestrzegał szabatu, dawał w ten sposób wyraz swojej wierności prawu. Proszę pamiętać, że judaizm, zarówno ten judaizm czasu drugiej świątyni, jak i judaizm współczesny jeszcze bardziej jest zbudowany na fundamencie przestrzegania przepisów prawa. To jest istotą religijności. Nie wzniosłe uniesienia mistyczne, ale przestrzeganie przepisów. I szabat jest w czwartej Ewangelii kontekstem z jednej strony znaku uzdrowienia człowieka sparaliżowanego, a z drugiej strony wypowiedzi Jezusa na temat swojego posłania od Ojca i swojej więzi z Ojcem od 19 wiersza 5 rozdziału. Może dziwić brak dwóch świąt, które były niesłychanie ważne w praktyce religijnej judaizmu. Jest to święto Pięćdziesiątnicy, które dopełnia obchodów paschalnych 7 tygodni, czyli stąd jest hebrajska nazwa Szawuot, święto tygodni. 7 tygodni po święcie Paschy następowało święto Pięćdziesiątnicy. I ono nie jest wspomniane, przynajmniej nie jest wspomniane wprost w czwartej Ewangelii. Jest to święto z jednej strony związane bardzo wyraźnie z rytmem wegetacyjnym i to było święto związane z dożynkami. To jest koniec maja lub początek czerwca, no później już nic nie rosło, bo było za gorąco. Co wyrosło w zimie, co zaczęto zbierać podczas świąt paschalnych i z pierwocin, czego pierwociny w czasie święta Przaśników związanego ze świętem Paschy składano, to dopełniano żniw właśnie w czasie święta tygodni. I znaczenie teologiczne tego święta odwołuje się do daru prawa na Synaju, do zawarcia przymierza. Dla chrześcijan to będzie święto już nieodwołalnie związane z zesłaniem Ducha Świętego, czyli z darem nowego prawa. I drugie ważne święto, o którym nie ma mowy w czwartej Ewangelii, to jest święto Jom Kippur, Dzień Przebłagania. Święto też związane ze świątynią, kiedy to raz jeden w roku, 10 dnia miesiąca Ciszy, czyli też we wrześniu, arcykapłan wchodził do świątyni, wchodził do miejsca najświętszego, wypowiadał w tym miejscu święte imię Boże, jeden jedyny raz w roku. I później, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Kapłańskiej, wybierano dwa kozły, jeden dla Pana, drugi dla Azazela, demona pustyni. I arcykapłan, modląc się, nakładał ręce na głowę tego kozła wybranego dla Azazela, wypędzał go na pustynię razem ze wszystkimi grzechami Izraela. I o tym święcie też nie ma mowy wprost w czwartej Ewangelii. Jednakże, kiedy będziemy czytać ją teologicznie, znajdziemy takie odniesienia. Znajdziemy odniesienia do święta Szawuot, święta tygodni, czyli święta nadania prawa w scenie znaków Kanie Galilejskiej, kiedy to Jezus objawia swoją chwałę, tak jak w 19 rozdziale Księgi Wyjścia Bóg objawia swoją chwałę na Synaju. I schemat pierwszego i drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Jana nawiązuje do schematu celebracji święta tygodni, święta Szawuot. Przygotowanie to są 4 dni, podczas których Jezus zbiera swoich uczniów i później wspólne świętowanie po 3 dniach jest wesele w Kanie Galilejskiej i Jezus objawia się tam jako oblubieniec nowego ludu, oblubieniec Izraela. Szerzej pisze o tym w grudniowym numerze Biblii Krok po Kroku. Zachęcam do sięgnięcia do tego
tego numeru. Natomiast święto Jom Kippur, święto związane ze świątynią, święto przebłagania, znajduje swoje wypełnienie w ofierze Chrystusa na krzyżu. I to taką interpretację znajdziemy już w Nowym Testamencie, już w liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, w 12 wierszu, kiedy to autor listu do Hebrajczyków mówi: Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców. Przypominam, że ofiara z kozła była konieczna dla obchodów tego święta przebłagania. Nie przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, jako prawdziwy arcykapłan prawdziwej świątyni, zdobywszy wieczne odkupienie. Już kilkadziesiąt lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa to wydarzenie miało taką interpretację. Tak interpretował to autor listu do Hebrajczyków. Więc można powiedzieć, że opis śmierci Chrystusa na krzyżu jest związany, czy oddaje prawdę teologiczną o tym święcie Jom Kippur. Spróbujmy spojrzeć jeszcze raz na te święta, które są obecne, wspomniane wprost w czwartej Ewangelii. Mamy więc święto Paschy. Święto Paschy, które w Starym Testamencie było świętem wyzwolenia, świętem wyprowadzenia z niewoli, świętem, podczas którego się świętowało nadanie prawa. Do obrzędów tego święta należała ofiara z baranka, pokropienie krwią. I te wszystkie elementy znajdziemy w tej ostatniej pasrze Jezusa, pasrze Jego śmierci i zmartwychwstania. Jego krwią zostajemy pokropieni. Jego ofiara powoduje prawdziwe wyzwolenie, wyprowadzenie z niewoli, prawdziwe wyprowadzenie z niewoli i Jego krwią jest przypieczętowane prawo. Tutaj łączą się obydwa święta. Święto Paschy i święto Jom Kippur, święto przebłagania. Warto zobaczyć, że obydwa te święta są sprawowane w kontekście świątyni. Składano baranki paschalne w ofierze właśnie na terenie świątyni. Także celebracja przebłagania miała miejsce w świątyni, w miejscu najświętszym. I te wszystkie rzeczywistości dokonują się, wypełniają się w ofierze Chrystusa. Kiedy spojrzymy na dwie wcześniejsze paschy wspomniane na kartach czwartej Ewangelii, paschę z drugiego rozdziału i paschę z szóstego rozdziału, będziemy mogli lepiej zrozumieć to, co się wydarzyło w czasie paschy trzeciej. Otóż pierwsza pascha, podczas której Jezus wyrzuca przekupców ze świątyni, podczas której oczyszcza dom Ojca, mówi, znowu odsyła nas do kontekstu świątynnego i pokazuje, że Jezus przychodzi, aby świątynię oczyścić. Zapowiada już temat, który będzie później bardzo wyraźnie podkreślony przez Ewangelistę świętego Jana, mianowicie to, że sam Jezus staje się prawdziwą świątynią. Wiemy, że Ewangelia jest pisana pewnie około 20 lat po zburzeniu świątyni. Wtedy Żydzi, ci, którzy nie przyjęli Jezusa, zaczynają kształtować na nowo swoją religię. I święty Jan w taki właśnie sposób, ukazując Jezusa jako nową świątynię, jako wypełnienie, pokazuje chrześcijańską odpowiedź czy chrześcijańską interpretację faktu fizycznego zburzenia świątyni, zaprzestania kultu po roku 70. Druga pascha opisana w rozdziale 6, to
paska, która mówi najpierw dzieje się podczas niej rozmnożenie chleba i ryb, nakarmienie ludu zebranego na pustkowiu wokół Jezusa. I jest to znowu bardzo jasne nawiązanie do wydarzeń związanych z wędrówką Izraela po pustyni w Starym Testamencie, kiedy sam Bóg karmi Izraelitów manną i przepiórkami. Jezus karmi lud, ten, który się zgromadził wokół Niego na pustkowiu. Później czyni znak chodzenia po jeziorze, tak jak w Starym Testamencie Mojżesz przeprowadził lud przez Morze Sitowia, czy Morze Czerwone, jak zazwyczaj o tym morzu mówimy. I później Jezus mówi w synagodze w Kafarnaum o prawdziwym chlebie, który zstępuje z nieba. Święto Paschy było związane bardzo ściśle ze spożywaniem chleba. Nie tylko z ofiarą z baranka paschalnego, ale zaraz po celebracji Paschy rozpoczynało się święto Przaśników. Święto nowego chleba, chleba niezakwaszonego. Cały kwas symbolizujący zepsucie, symbolizujący to, co złe, to, co nieczyste, przed świętem Paschy musiał być i do tej pory musi być usuwany z domów żydowskich. Po to, żeby świętować Paschę świeżym, przaśnym chlebem. Jest to nawiązanie do tego, co się działo podczas wyjścia z Egiptu, kiedy wychodzili Izraelici w takim pośpiechu, że nieśli dzieże z ciastem, które się jeszcze nie zdążyło zakwasić. I później spożywali taki niekwaszony chleb. Więc Jezus, mówiąc o prawdziwym chlebie, nawiązuje zarówno do tego nowego chleba, chleba przaśnego, który był spożywany podczas święta Przaśników, jak również do pokarmu z nieba, który daje Bóg. Prawdziwym pokarmem z nieba stanie się najpierw słowo, które jest przyniesione przez Jezusa, posłanego przez Ojca, objawienie przyniesione przez Jezusa, natomiast później już samo ciało Jezusa. Oczywiście to spowoduje bardzo dużą kontrowersję i odejście wielu z tych, którzy za Jezusem chodzili, co znajdziemy pod koniec 6 rozdziału. I te wszystkie tematy znajdą swoją kulminację w opisie trzeciej Paschy, Paschy śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, kiedy te tematy związane z wyjściem z Egiptu, z przeprowadzeniem przez Morze Czerwone, z karmieniem ludu wybranego, znajdą swoje ukoronowanie w ostatecznym darze z siebie Jezusa, w ostatecznym objawieniu wywyższonego Jezusa na krzyżu i darze Jego ciała i krwi. Darze, który będzie uwolnieniem, który będzie też pieczęcią nowego przymierza. Jezus będzie prawdziwym barankiem, prawdziwym, też Jan podaje ten szczegół, że nie łamano Jego kości, tak jak nie wolno było łamać kości paschalnego baranka. Święto Sukkot. Święto Sukkot, święto namiotu obchodzone we wrześniu było związane, było dziękczynieniem za dar wolności. Izraelici przez 7 dni spędzali noce w namiotach, w szałasach. Do tej pory w dzielnicy ortodoksyjnej Mea Shearim, kilkadziesiąt metrów od mojego klasztoru, na balkonach domów budują szałasy i tam sobie nocują podczas tego święta. Jeszcze jest dość ciepło, więc można wytrzymać. I to święto ma przypominać Izraelitom właśnie o tym czasie bycia w drodze. Jednocześnie tradycja żydowska już od czasów drugiej świątyni sugerowała, że właśnie czas święta Sukkot, czas wrześniowy, ma być czasem, kiedy ma przyjść Mesjasz. Kiedy spojrzymy do czwartej Ewangelii, na opis święta namiotów,
od 7 rozdziału do połowy rozdziału 10, zobaczymy, że Jezus porusza tam właśnie w dysputach z Żydami, porusza właśnie te tematy, temat swojej tożsamości. Mówią, Żydzi są podzieleni, mówią, że jedni mówią, że Jezus jest Mesjaszem, inni mówią, że nie, ponieważ wiadomo, skąd przyszedł Mesjasz, nie wiadomo, skąd przyjdzie. Jezus mówi im wtedy o swoim pochodzeniu od Ojca, o tym, że przychodzi od Ojca. I mówi o tym, że o darze prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mówi o, bardzo wyraźnie podkreśla w kontekście tego święta namiotów swoje pochodzenie od Ojca i autorytet, jaki posiada ze względu na swoje posłanie od Ojca. Czyli właśnie w kontekście tego święta objawia się jako prawdziwy Mesjasz Izraela. Czas święta Sukkot to jest czas świętowania daru wolności. I nie na darmo Jezus mówi właśnie w tym kontekście, że prawda was wyzwoli. Prawda, którą jest objawienie od Ojca przyniesione przez Jezusa. I drugi dar świętowany w czasie tego święta namiotów, i znowu mamy tutaj odniesienie do praktyki liturgii świątynnej, to dar wody i światła. Woda to dar życia. Woda, która na pustyni wytryska ze skały. Woda, która jest używana w liturgii świątynnej tego święta do obmywania ołtarza ofiarnego. Codziennie, w czasie celebracji święta Sukkot, w czasie, kiedy jeszcze świątynia istniała, kapłani w procesji uroczystej z modlitwami przenosili wodę czerpaną ze źródła sadzawki Siloe poniżej, głęboko poniżej placu świątynnego. Przenoszono tę wodę w dzbanach do świątyni, obmywano nią ołtarz ofiarny. Dar światła znajdował swój wyraz w praktyce oświetlania, iluminacji świątyni. Płonęły tysiące lamp oliwnych na murach świątynnych, na całym świątynnym placu. Na pamiątkę słupa ognia, który prowadził Izraelitów przez pustynię. I te dwie praktyki znajdują swoją nową interpretację właśnie w opisie tego święta, święta namiotów na kartach czwartej Ewangelii. Zobaczmy, co się tam dzieje. Jezus w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta, stojąc, zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch jeszcze nie był bowiem dany, ponieważ Jezus jeszcze nie został uwielbiony, nie został wywyższony na krzyżu. I Jezus mówi właśnie o tych rzekach życia, które mają wypływać z niego. Jest to nawiązanie do wizji proroka Ezechiela z końca jego księgi, z 47 rozdziału, kiedy z odnowionej świątyni wytryskuje rzeka. Rzeka, która poszerza się, jest coraz głębsza i wszędzie tam, gdzie płynie, uzdrawia. Przynosi uzdrowienie, przynosi życie. Na jej brzegach kwitną i owocują drzewa z pięknymi owocami. A kiedy rzeka dopływa do Morza Martwego, morze staje się zdrowe i roi się od ryb. Ten obraz znajdziemy później podjęty raz jeszcze przez świętego Jana w Apokalipsie, również pod koniec, w opisie nowej Jerozolimy, oblubienicy baranka.
I drugi, i to jest ten znak wody. Zwróćmy uwagę, że w kontekście tego samego święta, w 9 rozdziale, Jezus wysyła człowieka niewidomego, aby się obmył w sadzawce Siloe, w tej samej sadzawce, z której kapłani czerpią wodę do obmycia ołtarza. I pojawia się tutaj kolejny element, dar światła. Człowiek niewidomy po obmyciu się w sadzawce Siloe zyskuje światło, zyskuje wzrok, może widzieć, widzi prawdziwą światłość. Jezus w kontekście tego święta namiotów mówi bardzo wyraźnie o tym, że to On jest prawdziwym światłem świata i On jest żywą wodą. Objawia się jako Mesjasz. Objawia się jako nowy Mojżesz, który przynosi ludowi zarówno dar światła, ognistego słupa, jak i dar żywej wody. Ten, który zapowiedziany na pustyni w czasie wędrówki Izraela. Kolejne święto, kolejna praktyka to święto Chanuki, wspomniane w rozdziale 10. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie, czyli w grudniu. Ten szczegół też się zgadza. Zresztą święty Jan jest bardzo dokładny w swoich chronologiach, w swoich opisach zarówno czasu, jak i okoliczności. Wcale nie jest aż tak duchowo odleciany, jakby chciał tego już Klemens Aleksandrii. Jest bardzo konkretnym ewangelistą. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć posłanie Jezusa. I co Jezus robi w kontekście tego święta? Jezus mówi o sobie: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Żydzi przychodzą, pytają Go: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz to nam otwarcie. Powiedziałem Wam, odpowiada Jezus, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Ojciec Józef musi wyjść i to nie jest z powodu tego, że się nie zgadza. Wracając do głównego wątku. Święto znowu związane z kontekstem świątynnym. Jezus, który ostatecznie się objawia zarówno przez słowa, jak i przez czyn. Jaka jest reakcja? Reakcja Żydów, którzy wtedy wchodzą z Nim w dysputę, porwali kamienie, aby Go ukamienować. Chcemy Cię ukamienować za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Jezus objawia tutaj swoją jedność z Ojcem. Właśnie w kontekście świątyni. Tak jak Juda Machabeusz odnowił świątynię, miejsce Bożego zamieszkania, tak Jezus objawia się jako prawdziwe miejsce Bożego zamieszkania. Jak pewnie już zwrócili Państwo uwagę, te święta, które są wspominane w czwartej Ewangelii, święto Paschy, święto namiotu, święto Chanuki, także te święta, które nie są wspominane, czyli święto tygodni i święto przebłagania, dzień przebłagania, są bardzo ściśle związane z kultem świątynnym. Jezus w czwartej Ewangelii jest przedstawiony jako ten, który z jednej strony wypełnia wszystkie praktyki religijne, przestrzega świąt, jest wiernym wyznawcą judaizmu, ale z drugiej strony pokazuje prawdziwe, głębsze znaczenie tych świąt, pokazuje, że w Jego osobie wypełnia się znaczenie tych świąt, święta, które były zapowiedzią Bożych dzieł, pamiątką Bożych dzieł, teraz zyskują nowe znaczenie w osobie Jezusa Chrystusa, w osobie tego, który, czy w Jego czynach, w Jego słowa,
I więcej, Jezus sam objawia się jako ten, który jest miejscem prawdziwej celebracji świąt. Jest nową świątynią. Spójrzmy chociażby właśnie na pierwszą Paschę. Po wygnaniu przekupniów ze świątyni Jezus mówi: zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Jego oponenci mówią: to niemożliwe. Prace trwają już tutaj od 46 lat, a ty mówisz, że tę świątynię zbudujesz w 3 dni? Jezus mówił o świątyni swego ciała, wspomina Ewangelista. I kiedy spojrzymy na ostatnią Paschę Jezusa, na opis Jego śmierci w 19 rozdziale, 34 wierszu, Ewangelista notuje: natychmiast wypłynęła krew i woda. To jest ten moment, kiedy wypełnia się wizja proroka Ezechiela, wizja nowej świątyni. Z boku ukrzyżowanego Chrystusa wytryskuje źródło żywej wody. To Jezus, Jego ciało staje się miejscem nowego kultu Boga. Wszystkie święta żydowskie, wszystkie celebracje, cała liturgia znajduje swoje wypełnienie w tej wizji Ewangelisty świętego Jana właśnie w osobie, w słowach i czynach Jezusa Chrystusa. Żeby dla nas może się to wydawać rzeczą oczywistą, ale żebyśmy mogli lepiej zrozumieć to, kim Jezus jest, co o sobie objawia, co objawia o Ojcu, jakie jest znaczenie Jego słów i czynów dla nas, warto poznać praktykę liturgiczną judaizmu okresu drugiej świątyni i warto zobaczyć, jak tamte celebracje wyglądały, co oznaczały, co zapowiadały, żeby zobaczyć, co znaczy Jezus Chrystus, co znaczy ten, który jest wypełnieniem wszystkich świąt, w którym wypełnia się całe Stare Przymierze do samego końca, który obdarza nas darem wolności, darem życia, darem prawdziwej wody w Chrzcie Świętym, który otwiera nasze oczy, abyśmy widzieli światło, światło prawdziwe, i który wylewa na nas Ducha Świętego, nowe prawo. W Nim zostaje wszystko wypełnione. Jezus od pierwszej Paschy aż do trzeciej swojej Paschy objawia swoją chwałę. Tak jak Bóg objawił swoją chwałę na Synaju i gromadzi swój lud. Tak jak lud Izraela został zgromadzony przez Boga na pustyni, stworzony przez Boga, ukształtowany, tak przez Paschę i przez wszystkie święta celebrowane przez Chrystusa nowy lud zostaje ukształtowany, nowy lud, którym jesteśmy my. Bardzo dziękuję. Zachęcam do pytań, jeżeli są, bo zawsze to pytania są ciekawsze niż gadanie prelegenta. Święto Purim jest związane z tym, co znajdziemy w Księdze Estery. Obchodzone jest od czasów helenistycznych. I jest to święto niezwiązane z cyklem świątynnym. Jest to święto związane z historią opisaną właśnie w Księdze Estery, o tym, jak w czasie w diasporze babilońskiej jeden z władców zostaje podburzony do tego, aby wygubić Żydów na skutek szczęśliwych zbiegów okoliczności i działania Pana Boga. Żydzi zostają uratowani przez Mardocheusza, czyli Mordechaja i Esterę, natomiast Haman, zły przeciwnik Żydów, zostaje ukarany. Jest to święto dość późne właśnie, z czasów helenistycznych, i niezwiązane ze świątynią.
helenistyczne, to znaczy... Czasy helenistyczne są to czasy od IV wieku przed Chrystusem, czyli od podboju tamtego terenu, czy w ogóle połowy świata przez Aleksandra Macedońskiego, aż w zasadzie do czasów Pompejusza, który w 63 roku przed Chrystusem podbija Palestynę i od tego czasu datuje się epokę rzymską na tamtym terenie. I myślę, że też dlatego Ewangelista nie wspomina o święcie Purim, bo ono nie jest w żaden sposób związane z jego wizją teologiczną, czyli ze świątynią, z Jezusem jako nową świątynią, wypełnieniem obietnic. Też to święto Purim nie ma żadnego odniesienia do wydarzeń zbawczych w dziejach ludu wybranego, związanych z przymierzem, czyli krótko mówiąc z wyjściem z Egiptu, z nadaniem prawa. A obchodzi się je w marcu zazwyczaj. Bardzo proszę. Jak ojciec może powiedzieć właśnie gminie, Jezus, który przekracza prawo litery, zgodnie z tym, co Tomasz Zaświn napisał, że najwyższym prawem w Kościele jest prawo Ducha Świętego, to on będąc ukonkretnieniem, jak przekraczał to prawo litery właśnie w świętowaniu? Myślę, że znajdziemy świadectwa tego przekraczania litery prawa żydowskiego, szczególnie w Ewangeliach synoptycznych. Jezus według Mateusza, Marka i Łukasza co chwilę wchodzi w spory z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, bo w jakiś sposób przekracza, zwłaszcza szabat, zwłaszcza świętowanie szabatu tutaj grało wielką rolę, bo a to jego uczniowie łuskają kłosy w szabat, a to uzdrawia kogoś, a to robi błoto. No więc ciągle jest to napięcie. Jezus przedstawia się w Ewangeliach synoptycznych jako Pan Szabatu. W dysputach ze swoimi przeciwnikami w Ewangeliach synoptycznych odwołuje się z jednej strony właśnie do swojego autorytetu jako Pana Szabatu, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu, a z drugiej strony odwołuje się do przykładów ze Starego Testamentu, kiedy to na przykład król Dawid ze swoimi wojownikami wchodzi do świątyni, łamie spoczynek szabatu i wchodzi do przybytku, jeszcze świątyni wtedy nie było, i spożywa chleby, których spożywanie było zastrzeżone dla kapłanów. Więc można powiedzieć, wytrąca argumenty ściśle prawne z rąk swoich przeciwników. Natomiast w czwartej Ewangelii zobaczmy chociażby w kontekście znowu szabatu, to jest piąty rozdział, wtedy to najwyraźniej widać. Jezus, jednakże tego dnia był szabat, rzekli Żydzi do uzdrowionego, dzisiaj jest szabat, nie wolno ci nieść twoich noszy. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. I później Żydzi prześladowali Jezusa, że tu uczynił szabat. Jezus im odpowiedział, ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Jedyne w tradycji żydowskiej, jedynie Bóg mógł działać w szabat, mógł czynić cokolwiek w szabat, ponieważ to on chociażby, najprostszy przykład, on był Panem życia i śmierci, więc musiał działać, żeby powstawało nowe życie, bo się zdarzały i poczęcia zapewne i porody w szabat, no i też ludzie umierali w szabat, więc Bóg musiał chociażby przynajmniej w tych dwóch dziedzinach działać. Nie mógł zachowywać spoczynku szabatu, bo wtedy nie można by się było ani poczynać, ani rodzić, ani umierać w szabat. Skoro tak się działo, to znaczy, że Bóg działał, prawda? Jezus od razu wrzuca tutaj argument z najwyższego gatunku, z najwyższej półki. Od razu odwołuje się do swojego autorytetu, do swojej równości z Ojcem. Skoro Bóg może działać, to ja też mogę działać. A co zrobił akurat w tym wypadku? Po pierwsze, uzdrowił człowieka sparaliżowanego, a po drugie, obdarzył go darem wiary. Więc trochę inna argumentacja jest używana przez Jezusa w czasie tych sporów. Zresztą ta działalność Pana Boga nie jest poprzeć, chyba była szczególnie intensywna.
Zdecydowanie tak. Szale jako znak miłości Pana Boga do swego ludu. Rabini zapytanie, kiedy, jak często należy mieć kontakty małżeńskie właśnie zwracali uwagę na uprzywilejowany charakter nocy szabatowej z Piotrem na sobotę. No i nie tylko nocy, ale i popołudnia, jak to można zobaczyć, przechadzając się sobotnie popołudnie po dzielnicy żydowskich ortodoksów, gdzie wtedy na ulicy można spotkać albo staruszków, albo dzieciaki. Bardzo proszę. Czy zakon ma jakieś kontakty z Żydami? Nie, ponieważ oni się zupełnie tym nie interesują. Nawet naukowe kontakty. Czy naukowe kontakty są o tyle, że przychodzą profesorowie z Uniwersytetu Hebrajskiego czy z innych uczelni izraelskich korzystać z naszej biblioteki. Szkoła nasza ma też wspólne seminarium z Instytutem Badań nad Chrześcijaństwem na Uniwersytecie Hebrajskim. Wtedy jest to kontakt, natomiast na pewno nie ma kontaktów ze wspólnotą ortodoksyjną. No bo po prostu no tak tam jest, no się ignorują nas. Nie jesteśmy Żydami. Nie jesteśmy ortodoksami. No, na przykład tak się pewnie czytało, może nie przyjedne incydenta, które pozwolą osoby duchowne. Ojciec kiedyś mówił o nawrócie na przykład. Tak, no. Gorsze, że jestem z tego, że najlepiej powszechny. Człowiek, który się spotkał, czy to codziennie, to znaczy codziennie duchownych to nie spotyka, ponieważ niecodziennie duchowni chodzą pojemnicy żydowskich ortodoksów w swoich szatach. Natomiast wystarczy być gojem, czyli nie nosić kipy. Nawet jeżeli ktoś jest Izraelczykiem, Żydem, ale nie jest ortodoksem, czy nie jest praktykującym Żydem, wybierze się do dzielnicy Żydów ortodoksyjnych, równie dobrze może zostać opluty. Natomiast no, gdybym się wybrał w habicie na spacer po tamtej dzielnicy, to raczej habit nadawałby się do prania. No więc po prostu się takich rzeczy nie robi, także z szacunku dla nich, po co mają marnować inne. A Żydzi mesjańscy? Żydzi mesjańscy to jest takie hasło, które obejmuje bardzo wiele różnych grup, bardzo niesformalizowanych. Są to generalnie grupy Żydów, którzy uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem Izraela. Niektórzy zbliżają się do różnych kościołów chrześcijańskich, natomiast oczywiście wielu z nich, większość zdecydowana z nich zachowuje bardzo dużą rezerwę wobec tych kościołów chrześcijańskich głównego nurtu, ze względu na historię, tradycje i tak dalej. Bardzo wiele tych grup Żydów mesjanistycznych jest związanych z chrześcijanami z tak zwanych wolnych kościołów, czy z kościołów pentekostalnych, różnych amerykańskich wspólnot, właśnie takich bardziej charyzmatycznych. Są też grupy Żydów ortodoksyjnych, którzy w bardzo ścisły sposób zachowują wszelkie przepisy ortodoksji żydowskiej, koszerność, wszystkie święta i tak dalej, a jednocześnie czytają Ewangelię, uznają, że Jezus z Nazaretu jest ich Mesjaszem, łamią chleb, tak jak kazał, piją wino. Więc jest to... Tam w Izraelu? Tak. W Izraelu i jeszcze bardziej w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Być może. Przyznam, że się nie orientuję za bardzo. Natomiast mówię, że zasadniczo te wszystkie wspólnoty mniej lub bardziej ortodoksyjnie, ortodoksyjne względem judaizmu, zachowują zazwyczaj bardzo dużą rezerwę wobec tych oficjalnych kościołów chrześcijańskich. Są też grupy, które chcą przywrócić pod świątynię, tak? Tak. To jest drugie oblicze współczesnego judaizmu. Jest tak zwany Instytut Trzeciej Świątyni. I ostatnio podobno zbudowali taką ćwiczebną świątynię na pustyni niedaleko Jerycha, gdzie trenują
zarzynanie zwierząt ofiarnych. No bo to musi być bardzo praktyczna umiejętność, prawda? Oczywiście są to Żydzi pochodzący z rodów kapłańskich, no bo kapłaństwo w religii judaistycznej przekazywało się po linii rodzinnej, nie po linii powołania czy wyboru. Po prostu dany człowiek, jeżeli jego ojcem był kapłan, to i on był kapłanem. No i a kult świątynny głównie polegał na zarzynaniu umiejętnym zwierząt, dzieleniu ich tusz na odpowiednie części. Część trafiała na ołtarz całopalny, część trafiała do spiżarni kapłanów, a część zwracana była temu, który przynosił zwierzę ofiarne. No więc ćwiczą. Jest właśnie w siedzibie tego instytutu na Starym Mieście w Jerozolimie cały sprzęt już gotowy, szaty kapłańskie i tak dalej. No i tylko czekają na znak od Pana Boga, żeby świątynię odbudować. Świątynia, takim znakiem ma być pojawienie się czerwonej krowy. Czerwona krowa, ponieważ popiół z czerwonej krowy służy do oczyszczenia ołtarza. No i lat temu, bodaj 20, było bardzo duże poruszenie, bo znaleziono taką czerwoną krowę w Galilei. Ale przy dokładnych oględzinach rabini znaleźli jednak jeden biały włosek na niej. Więc na szczęście dla świata nie można było odbudować jeszcze świątyni, bo proszę pamiętać, że w miejscu świątyni stoi meczet kopuła skały. W momencie, kiedy ten meczet zostałby zburzony, bo świątynia nie może stanąć 5 metrów dalej. Musi stanąć w tym samym miejscu, w którym stała kiedyś. No to jest wojna światowa, tak? Miliard muzułmanów na piechotę przychodzi i robi ubudu. To jest trzecie najświętsze miejsce islamu. Więc tutaj religia, historia, liturgia przeplata się bardzo ściśle z polityką. Czy można zwiedzać ten Instytut Przedświątyni w Jerozolimie? Czy są jakieś wystawy? Tak, wystarczy sobie pogooglać troszeczkę. Strona internetowa jest. Po angielsku najlepiej wygooglać Third Temple Institute. No i coś tam wyskoczy. Ale ta oświetlona świątynia musiała wyglądać rzeczywiście fantastycznie. Mhm. Bardzo piękny obraz. Ze święta namiotów. Jakieś pytania może jeszcze? Nie. Ponieważ na co dzień nie muszę go używać. Mieszkam we francuskojęzycznym klasztorze. Po francusku się życie toczy i liturgia. Angielski to wiadomo. Wszędzie się przydaje. Rosyjski się przydaje w różnych urzędach izraelskich. Na ulicy, jeżeli już, to prędzej arabski się przyda, w krajach kościelnych włoski. I tak jakoś na hebrajskim nie jest koniecznie do życia potrzebny. A powiedzieć przy wejściu do supermarketu, że nie mam ze sobą broni, to potrafię. Wystarczy wyglądać jak nieżyd, to jest się już podejrzany. To właśnie niekoniecznie. Gdybym wyglądał jak Arab, to... Słyszałem, że izraelska straż graniczna robi procedury sprawdzające już na lotnisku w Polsce turystom, którzy lecą z Polski do Tel Awiwu na przykład. Już są... To jest inny temat, to przekracza temat naszego spotkania. Natomiast rzeczywiście to jest stała praktyka izraelskich linii lotniczych, które operują z różnych lotnisk na świecie. Każda osoba wsiadająca do izraelskiego samolotu musi zostać sprawdzona przez izraelskie służby bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich Państwa do sięgnięcia do grudniowego numeru Biblii Krok po Kroku. Tutaj mamy wystawione w cenie promocyjnej. U Pana Sławka można zakupić. Jaka jest ta cena promocyjna? Po 8 zł zamiast 10. I zachęcam też do regularnej lektury naszego miesięcznika. Myślę, że tutaj akurat w tym numerze grudniowym znajdą Państwo bardzo szerokie